Kibice ruchu Chorzów stanowczo nie mogli w ostatnich latach narzekać na nudę. W 2012 roku do ostatniej kolejki niebiescy bezskutecznie bili się ze Śląskiem o tytuł mistrza Polski. W 2014 roku byli o krok od fazy grupowej Ligi Europy, przegrywając w playoffach z metalistem Charków po dogrywce. A później nastąpiła katastrofa, trzy spadki z rzędu w latach 2017-19 i mecze z takimi rywalami jak Fotohigiena Gać, LZS Starowice Dolne czy też LKS Goczałkowice Zdrój. Od spadku do trzeciej ligi minęły jednak tylko 4 lata, a ruch znów jest w ekstraklasie. Prześledźmy drogę, którą 14-krotny mistrz Polski przebył, by powrócić do najwyższej klasy rozgrywkowej. Drogę niełatwą, ale w rzeczywistości ekspresową. Na powrót ekstraklasy do Chorzowa dawano sobie 10 lat, a wystarczyły 4. W 2019 roku po spadku do trzeciej ligi bardzo niewiele wskazywało na to, że najbliższe lata w Chorzowie będą pełne pozytywnych emocji. Klub był tak naprawdę na skraju upadku. Przez większość rozmów dotyczących sytuacji w ruchu przewijało się jedno słowo – protest. Protestowali oczywiście kibice niezadowoleni z tego, co dzieje się w ich ukochanym ruchu. Piłkarze, którzy nie mogli doprosić się zaległych pensji, a także zwykli pracownicy klubu, którzy domagali się swoich wypłat. Ówczesny wiceprezes Marcin Waszczuk przesłał do lokalnych mediów rozpaczliwą prośbę o pomoc, w której pisał, że w ciągu kilku dni władze ruchu potrzebują znaleźć 600 tysięcy złotych, które uratują klub przed upadkiem. Apel zakończył się wielce wymownymi słowami: serce już nie płacze, ono krwawi. Niebieskie serca krwawią z żalu i bólu. Klubu nie było stać nawet na organizację meczów, a to groziło walkowerami i szybką dyskwalifikacją z ligi. Przy cichej szukano różnych sposobów, by móc przystąpić do trzecioligowych rozgrywek. Niebagatelną rolę w negocjacjach z zawodnikami, wobec których klub miał zadłużenie, odegrał Tomasz Foszmańczyk, nowy kapitan, który właśnie wrócił do Chorzowa po 13 latach. Dzięki niemu wielu zawodników zostało w drużynie, zamiast rozwiązać kontrakt z winy klubu. Nadzieją była umowa z Urzędem Miejskim na promocję miasta. Problemem były jednak opóźnienia w tej sprawie. Miała ona zostać podpisana wiosną, ale sytuacja przeciągała się i ruch dla zyskania czasu przełożył pierwsze dwie kolejki. Władze klubu próbowały nawet w Urzędzie Miasta otrzymać pieniądze w ramach zaliczki na poczet przyszłej umowy, tak bardzo brakowało potrzebnych pilnie funduszy. Niestety nie pozwalały na to przepisy. Wreszcie udało się uzyskać fundusze z miasta, podpisując umowę dopiero w lipcu, a do tego uzyskano kolejne pieniądze od jednego z akcjonariuszy i środki od sponsora. W rozgrywkach udało się wystartować z opóźnieniem. Meczowe zaległości sprawiły, że od początku ruch musiał zmagać się z walką o wyjście ze strefy spadkowej. Drużyna została oparta na lokalnej młodzieży z kilkoma doświadczonymi zawodnikami, takimi jak Łukasz Janoszka, Tomasz Podgórski i Tomasz Foszmańczyk. Już inauguracyjna porażka z Fotohigieną Gać, w dodatku u siebie, zwiastowała problemy. Niebieskim brakowało także wsparcia ze strony protestujących kibiców. Mecz z Fotohigieną oglądało nieco ponad 1000 widzów, ale kolejne mecze przecichej gromadziły zaledwie około 500-600 osób. Dopiero od 11 kolejki fani zawiesili protest. Wszystko dlatego, że wreszcie udało się spłacić długi wobec zawodników, kibice otrzymali dwa miejsca w Radzie Nadzorczej, a współpraca pomiędzy grupami kibicowskimi a klubem została zacieśniona. Kluczem do zawarcia zgody między stronami była osoba nowego prezesa, którym mianowano Seweryna Siemianowskiego. To człowiek bardzo szanowany w środowisku, był zawodnikiem ruchu, nauczycielem, od kilkunastu lat szkolił miejscową młodzież. Wiadomo było, że klub ma w sercu. Kibice w pełni poparli ten wybór i na pierwszy mecz po zawieszeniu protestu stawili się w liczbie prawie 3300 osób. To był ostateczny krok do tego, by w końcu zapomnieć o możliwej degradacji do klasy B i z nadzieją patrzeć w przyszłość. Nowy prezes od początku musiał zmagać się z problemami, które zastał w klubie. Siedzibę ruchu w sprawach różnych zaległości z przeszłości odwiedzali nawet przedstawiciele policji, prokuratury i Centralnego Biura Antykorupcyjnego. Siemianowski zjednoczył jednak wszystkich w klubie i rozpoczęło się porządkowanie bałaganu. Dobrze zaczęło się dziać także na boisku, drużyna wygrywała i pięła się w górę tabeli. Choć po 6 seriach gier byli na ostatnim miejscu, to już 10 kolejek później wskoczyli na ligowe podium. Na półmetku rozgrywek byli nawet na drugim miejscu i wszyscy w Chorzowie uwierzyli, że wiosną można skutecznie powalczyć o awans do drugiej ligi. W przerwie zimowej znaleziono także sposób, by każdy kibic mógł bezpłatnie wspierać klub.
Wystarczyło pobrać specjalną aplikację i za jej pomocą robić zakupy w jednym z ponad 1000 sklepów internetowych. Kilka procent z każdego takiego zakupu miało trafiać do klubu, a dla najaktywniejszych kupujących przewidziano nagrody. W teorii świetny projekt, który w praktyce okazał się kompletną klapą, wszystko przez to, że partner projektu nie wywiązał się ze swoich zobowiązań. Mimo tych problemów optymizm przed rundą rewanżową rósł, ale w marcu 2020 roku zdołano rozegrać tylko jedną kolejkę. Wyniki po 18 kolejkach zostały uznane za ostateczne i ruch był skazany na kolejny rok w trzeciej lidze. Pandemia wpłynęła na klub potrójnie negatywnie, pozbawiła szans na walkę o awans, zmniejszyła wpływy z biletów i jeszcze bardziej pogorszyła jubileusz niebieskich. Ruch świętował stulecie w trzeciej lidze i przy pustych trybunach, zupełnie nie tak to sobie wyobrażano. Drugi sezon w trzeciej lidze był już popisem piłkarzy niebieskich. Stadion przy ulicy Cichej 6 stał się prawdziwą twierdzą, gdzie ruch zdobył 49 z 54 możliwych punktów, strzelając średnio 3,17 bramki na mecz. Awans zapewnił sobie po 35 kolejce, w dodatku po 16 z rzędu wygranym meczu. Mimo to do rozgrywek drugoligowych podchodzono ostrożnie. Zdawano sobie sprawę, że grając poziom wyżej już tak łatwo nie będzie. Tym bardziej, że nieoczekiwanie doszło do zmiany trenera. Autor awansu Łukasz Bereta nie porozumiał się z klubem co do nowej umowy. Jego miejsce zajął Jarosław Skrobacz, który po zarocznym epizodem w Miedzi Legnica całą swoją karierę związał z Górnym Śląskiem. Sam trener od początku tonował nastroje wśród kibiców, którym marzył się drugi awans rzędu, zwłaszcza po tak dobrym starcie sezonu, gdy ruch dopiero w 13 kolejce zaznał pierwszej porażki. Jak sam przyznał, była to tylko medialna gra. Mówią to otwarcie, w szatni cały czas mówiliśmy o awansie. To był nasz wewnętrzny przekaz, nie wychodzili z nim do mediów. Kluczowy dla dobrych wyników w drugiej lidze był coraz większy spokój w klubowych gabinetach. Udało się spłacić tak wiele długów, że po raz pierwszy od dawna, przed rozgrywkami 21-22, ruch otrzymał licencję w pierwszym terminie. O stabilizacji w klubowych kasach świadczył fakt, że gdy rozgrywki drugiej ligi zbliżały się do końca, a zespół utrzymywał się w górnej części tabeli, zarząd zwiększył ustalone przed sezonem premie za awans. W Chorzowie mogli sobie w końcu na to pozwolić, gdyż prezes chwalił się, że przychody za tamten okres były aż 6-krotnie wyższe niż za ostatni sezon w Ekstraklasie. Choć oczywiście nie było kolorowo. Prezes zapewniał, że grzecznie spłacają wszystkie długi, ale manko w kasie nadal było gigantyczne. Pomagali kibice, dzięki którym powstał nowy sklep z klubowymi gadżetami. Zyski z ich sprzedaży nawet w trzeciej lidze wyniosły w ciągu sezonu 2,5 miliona złotych, czyli 4 razy więcej niż podczas ostatniego sezonu w Ekstraklasie. Ostatecznie ruch zajął w rozgrywkach drugiej ligi trzecie miejsce i stanął do rywalizacji w barażach. Wnik najpierw pokonał Radunię Stężyca, by w decydującym spotkaniu zmierzyć się z Motorem Lublin. Krótko mówiąc, niech wygra lepszy, wychodzą już zawodnicy obu drużyn na stadion przy ulicy Cichej. Ten mecz pokazał, jak dużym wsparciem mogą cieszyć się piłkarze ruchu. Bilety wyprzedane zostały 2 dni przed spotkaniem, a na trybunach zgromadziło się ponad 9 tysięcy kibiców, którzy ponieśli zespół do efektownej wygranej 4-0 i awansu do pierwszej ligi. Do niego jest piłka, będzie nabiegał tam pewnie i jest on, jest 3-0, wyślone przez Zagra jeszcze do Stępnia, a on to skończył sam! Sportowo wszystko szło znakomicie, a także finansowo ruch wychodził na prostą. Choć udało się spłacić znaczną większość zaległości, to klub do rozgrywek pierwszoligowych nadal przystępował z 20-milionowym długiem. Budżet ruchu na pierwszą ligę wynosił zaledwie 4 miliony złotych, niższym dysponowała tylko Skra Częstochowa. W rozgrywki pierwszej ligi w sezonie 2022-23 ruch wszedł jednak z przytupem i po rundzie jesiennej zajmował znakomite jak na Beniaminka trzecie miejsce. Nieoczekiwane komplikacje pojawiło się jednak w trakcie przerwy zimowej. W styczniu powiatowy inspektor nadzoru budowlanego postanowił zamknąć stadion przy ulicy Cichej. Powodem był zły stan masztów oświetleniowych, czyli słynnych chorzowskich świeczek. Stwierdzono, że ryzyko zawalenia się jednego z nich jest zbyt duże, by wydać pozwolenie na użytkowanie obiektu. Pęknięciu uległa bowiem podstawa masztu. W efekcie rozebrano wszystkie wieże oświetleniowe. Z tego względu ruch musiał czasowo wyprowadzić się na inny stan.
stadion i wiosną swoje domowe mecze rozgrywał w Gliwicach. Kibice nie zawiedli nawet w sytuacji, gdy musieli dojeżdżać do innego miasta, choć wiadomo, że niedaleko, i zapełniali trybuny szczelniej niż grający tam na co dzień Piast. Choć całą rundę wiosenną Ruch rozgrywał poza Chorzowem, to na koniec sezonu mógł się pochwalić trzecią najwyższą frekwencją w pierwszej lidze po Wiśle i ŁKS-ie, a i na wyjazdach gracze niebieskich mogli liczyć na duże wsparcie. To wszystko nie mogło jednak przykryć sprawy stadionu, która robiła się coraz bardziej skomplikowana. Niebiescy na przykład chcieli hitowy mecz z Wisłą Kraków rozegrać na obiekcie śląskim, co mogło przynieść frekwencyjny rekord XXI wieku w polskiej piłce klubowej. Klub nie doszedł jednak do porozumienia z Urzędem Marszałkowskim, który zarządza obiektem. Sprawa rozbiła się o zabezpieczenie i ewentualne koszty naprawy bieżni lekkoatletycznej. Coraz głośniej zaczęto domagać się nowego stadionu dla Ruchu. W Ekstraklasie niebiescy na początku nadal będą korzystać z gościny Gliwic, a późną jesienią mają wreszcie przenieść się na Stadion Śląski. Jeśli chodzi o nowy obiekt, to obecnie optymistycznie zakłada się, że powstanie on do 2026 roku. Jego budowa od lat była kością niezgody pomiędzy kibicami a władzami miasta. Protesty w tej sprawie odbywały się nie tylko w Chorzowie, ale nawet na nowojorskim Times Square. Teraz wreszcie pojawił się optymizm, że niedługo obiekt powstanie. Jednak nawet gra na obcym stadionie nie przeszkodziła w drodze po awans. W Gliwicach Ruch przegrał tylko raz. Chorzowianie ostatecznie zajęli drugie miejsce i nawet bez konieczności rozgrywania baraży wywalczyli powrót do Ekstraklasy. Przeszli także do historii jako pierwszy w Polsce klub, który w drodze do najwyższej klasy rozgrywkowej uzyskał 3 awanse z rzędu. Co warte podkreślenia, Ruch dokonał tego nadal budując zespół przede wszystkim na polskich piłkarzach i to głównie z regionu Górnego Śląska. W zespole występował w niedawno zakończonym sezonie tylko jeden obcokrajowiec, Czech Jan Sedlak. Rozegrane przez niego 1200 minut stanowi 3,57% czasu gry wszystkich zawodników w sezonie. Niższy procentowy udział obcokrajowców w grze w pierwszej lidze miały tylko GKS Katowice i Skra Częstochowa. Znacznie zmniejszył się jednak udział młodzieży, ten był bowiem w Ruchu najsłabszy w lidze. Pytanie, jakie zadają sobie teraz kibice w Chorzowie, to na co Ruch stać w Ekstraklasie? Na pewno zespół będzie miał jeden z najmniejszych budżetów w lidze, ale także w ostatnim sezonie chorzowianie odstawali pod tym względem od reszty. W pierwszej lidze na pierwszy zespół mieliśmy przeznaczone około 4 milionów złotych, na cały klub około 10. W Ekstraklasie dojdzie 6-7 milionów spraw telewizyjnych. Szukamy też nowych sponsorów. Na pewno nie będziemy w czołówce, jeśli chodzi o budżet, ale w pierwszej lidze mieliśmy najmniejszy, a i tak awansowaliśmy. W drugiej lidze było tak samo, mówi prezes. Działacze Ruchu nie mają zamiaru zmieniać sposobu budowy drużyny. Raczej nie powinniśmy spodziewać się najazdu obcokrajowców, jak to miało miejsce w innych Beniaminkach, Miedzi, Zagłębiu Sosnowiec czy też Termalice. Celem wzmocnień są raczej zawodnicy krajowi. Być może Ruch pójdzie sprawdzonym wzorcem z niższych lig, gdy opłacalne stało się sprowadzanie z powrotem graczy, którzy mieli już w CV grę w Chorzowie, ale także takich, którzy wyróżniali się w innych klubach pięterko niżej. Najważniejsze i najbardziej optymistyczne z punktu widzenia kibiców Ruchu jest jednak to, że nie zanosi się, by z klubu odeszli najważniejsi zawodnicy. Czas pokaże, na ile wystarczy to w Ekstraklasie. Przed klubem wielkie wyzwanie. Rozwinąć trzeba nie tylko struktury sportowe, ale także administracyjne, na których sporo oszczędzano w niższych ligach, a na Ekstraklasę to nie wystarczy. W Chorzowie jednak na fali euforii po 3 awansach z rzędu już mówi się głośno o marzeniach o 15 tytule Mistrza Polski. Jak bowiem stwierdził sam prezes, zapytany o to, kiedy poczuje się spełniony, sky's the limit. A jakie wy macie zdanie w tym temacie? Czy Ruch Chorzów spokojnie utrzyma się w Ekstraklasie, czy może powalczy o coś więcej? Zachęcam oczywiście do dyskusji w komentarzach. Także dajcie znać, jak ogólnie oceniacie budowę drużyny Ruchu Chorzów od trzeciej ligi. Sekcja komentarzy na was czeka. Nowe osoby zachęcam do subskrypcji kanału. Dziękuję wam bardzo za uwagę. Trzymajcie się i do usłyszenia.